Cześć, ja mam na imię Sandra, a wy oglądacie kolejny odcinek na kanale Study English Online. Po jednym z ostatnich odcinków padło pytanie, kiedy używać apostrofu i s, czyli dopełniacza saksońskiego, a kiedy of. I dzisiaj wam to wyjaśnię. Zanim do tego przejdziemy, przypominam maturzystom o moim nowym kursie przygotowującym do matury ustnej i rozszerzonej. Są dwie wersje, zapisy trwają do końca września, liczba miejsc stopnieje, także wszystkie linki macie na dole. Po obejrzeniu tego filmiku możecie tam sobie wejść i zobaczyć, o co chodzi. A teraz przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka. Zarówno of i dopełniacz saksoński, czyli ten apostrof i s, wyrażają przynależność. Przynależność, kiedy mówimy, że coś jest czyjeś, coś do kogoś należy. Pamiętajcie, że w języku angielskim nie ma odmiany przez przypadki, więc w jakiś sposób musimy to wyrazić inaczej. Za każdym razem, kiedy chcemy powiedzieć, że coś do kogoś należy, możemy używać albo dopełniacza saksońskiego, albo słówka of. W wielu przypadkach możemy to robić wymiennie. This is Emily's brother Tom, albo mogę powiedzieć this is Tom, a brother of Emily. Zauważcie, że przed of zawsze stawiamy albo a, albo the. To znaczy, jeżeli używamy of, to mówimy a brother of Emily, ewentualnie the brother of Emily, w zależności od naszego zdania. Także tam zawsze musi coś stać. Emily's brother, wtedy nie stawiamy tam żadnego przedimka, ponieważ Emily's determinuje nam już, czyj to brat jest, kto to jest, określa nam to już ten rzeczownik. A więc w wielu przypadkach możemy używać tych rzeczy wymiennie. Dopełniacza saksońskiego nie używamy raczej przy rzeczach. Używamy go przy zwierzętach, przy ludziach, generalnie przy rzeczach ożywionych, przy organizacjach, instytucjach, przy państwach. Na przykład Warsaw is Poland's biggest city, albo Warsaw is the biggest city in Poland. Nie będzie miało to znaczenie, ale przy tych słówkach możemy używać dopełniacza saksońskiego. Nie używamy nic, jeżeli mówimy na przykład o rzeczach, takich jak kitchen table. Tam nie stawiamy ani of, ani dopełniacza saksońskiego. Kiedy nie można użyć dopełniacza saksońskiego? Dopełniacza saksońskiego nie używamy przy rzeczownikach, które nie są osobą, zwierzęciem, państwem, organizacją i tak dalej. To znaczy, jeżeli na przykład chcemy powiedzieć nazwa tego samochodu, to the name of this car is, nie the car's name is, raczej. Oczywiście nie będzie to wielki błąd i w języku mówionym to ujdzie, w pisaniu już mniej, więc the name of the car is. Kiedy z kolei nie używamy of, kiedy mówimy o rzeczach, które nie należą bezpośrednio do nas, to znaczy, kiedy chcemy na przykład powiedzieć męska toaleta, to powiemy men's restroom, czy women's restroom, mówiąc o damskiej, a nie the restroom of men. Tak jak wam powiedziałam na początku, w bardzo wielu przypadkach możecie używać of i dopełniacza saksońskiego wymiennie i w zasadzie w języku mówionym nie będzie stanowiło to różnicy. Pamiętajcie, że kiedy używacie of, musi tam stać albo e, albo the, a friend of mine, i właśnie, jeżeli na przykład używacie of i mówicie mój przyjaciel, twój przyjaciel, jego przyjaciel, to nie powiemy a friend of my, tylko mine. Będziemy używać zaimków właśnie w tej formie. A friend of mine, a friend of yours, a friend of ours. Nie our, tylko ours w tym przypadku. Zawsze tak będziemy to mówić. Więc nie ma tutaj wielkiej różnicy. Pamiętajcie właśnie, że dopełniacz saksoński bardziej będzie dotyczył osób, zwierząt, organizacji, państw. Czasami pierwszy raz wspominając o czymś używamy też of. Na przykład the mountains of Poland are very high. Ale kiedy powiem już kolejne zdanie na ten sam temat, o tych samych górach, w tej samej wypowiedzi, mówiąc, że I went on a trip to Poland's highest mountains, to powiem już wtedy to inaczej, żeby nie powtarzać znowu tego of. Pierwszy raz bardzo często jest taki, bardziej tak formalnie to traktujemy i używamy właśnie of, a później dopełniacza saksońskiego. Nie ma się za bardzo co przejmować, zastanawiając się, czy użyć dopełniacza saksońskiego, czy użyć of. Of używany jest przede wszystkim w różnych nazwach własnych, typu The National Gallery of Art. Ale zawsze of i dopełniacz saksoński w tych znaczeniach będą wyrażały przynależność. I tak jak mówię, najczęściej można używać ich
wymiennie, zwłaszcza mówiąc. Ode mnie to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Następny odcinek będzie dotyczył typowo słówka of, bo też pytaliście, kiedy go używać. To wszystko ode mnie na dziś. Łapki w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zajrzyjcie na stronę z kursami, jeżeli chcecie uczyć się ze mną. Link jest też na dole. A tymczasem do zobaczenia.